I wiesz, co było przyczyną tego wszystkiego? Zbytnia radykalność, zbytnia ekstremalność. A wystarczyło. Gdy jesteś w tym poczuciu harmonii, tej równowagi i koncentrujesz się na Twoim wnętrzu, ten złoty środek, to zawsze słyszysz Twój wewnętrzny głos. I Twój wewnętrzny głos prowadzi Cię każdego dnia i szepcze: zrób teraz to, zrób teraz tamto. Zrób to z miłością. Jeżeli robisz to z miłością, jeżeli wysyłasz miłość poprzez myśli, słowa i działania, to to odbija się od tęczowych granic uniwersum i wraca do Ciebie zwielokrotnione. Harmonia i równowaga. Osiągasz sukces we wszystkim tym, co dla Ciebie ważne, bo zasługujesz na to, co najlepsze. I gdy jesteś takim kielichem, który przyjmuje te energie wszechświata i te energie działają przez Ciebie, poprzez Twoje myśli, słowa i działania, to Twoje życie jest coraz piękniejsze. Dbaj więc o to, by każdego dnia mieć tego świadomość. Robią wszystko z miłością, robią wszystko z koncentracją, robią wszystko to, co naprawdę dla mnie ważne i co zgodne z moim sercem. Bez względu na to, co dzieje się na zewnątrz i gdzie biegają owieczki, tam czy z powrotem. Nie pozwól na to, by te energie globalnej świadomości miały na Ciebie jakikolwiek wpływ. Ty jesteś w harmonii i w równowadze. Pełny balans, cisza i spokój. Słuchasz Twojego serca poprzez energie wyższe, poprzez ten kanał energetyczny. Energie źródła, energie boskie prowadzą Cię i Ty w głębi Twojego serca zawsze wiesz, że jesteś we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Ty zawsze wiesz, jakie decyzje podjąć. Kolejnym przesłaniem naszej dzisiejszej 148. ceremonii jest: sprawdź, czy jeszcze gdzieś w Twoim życiu jest coś ekstremalnego, fanatycznego czy radykalnego. Czasami bowiem nie zdajemy sobie z tego sprawy, że może jeszcze w jakiejś dziedzinie działamy zbyt radykalnie, działamy zbyt fanatycznie, działamy zbyt ekstremalnie. Na przykładzie. Kilka tygodni temu napisała do mnie Ewa. I Ewa była w momencie takiego całkowitego załamania, takiego spadku energetycznego i nie była w stanie znaleźć przyczyny. A przyczyna była taka prosta i tak związana z naszym dzisiejszym tematem. Ewa kilka miesięcy wcześniej doszła do wniosku, że powinna zmienić dietę, odchudzić się. Więcej dbać o siebie poprzez ekstremalny sport i ekstremalne głodówki, bo to było modne, bo gdzieś o tym przeczytała, a teraz wszędzie w internecie różne informacje się szerzą. Taka moda. Dzisiaj na Chanel, a jutro na dietę cud. I tak Ewa zaczęła działać ekstremalnie. Ekstremalne głodówki, ekstremalny sport 7 razy w tygodniu, stała kontrola diety. Jak myślisz, jak długo wytrzymała? Wytrzymała długo. 2 miesiące. Aż cały jej organizm zaczął strajkować. Pewnego dnia o poranku powiedziała: koniec. Nie mam ochoty wstać, ani ręką, ani nogą ruszyć. O siłowni zapomnij. Jak tylko pomyślała, że ma iść na siłownię, to już czuła ciarki w całym ciele. Wszystko ją bolało. Była głodna, głodna i głodna. I jak myślisz, co zrobiła? Poszła do lodówki i zjadła wszystkie lody, które były jeszcze w zamrażarce dla jej dzieci. Zjadła wszystkie te lody, potem przeszła do schowka, gdzie były różne cukierki, landrynki, również to wszystko zjadła. Później zjadła jeszcze jakieś zapasy czekolady z czasów świątecznych i powiedziała: koniec. Nie udało się. Nie udało się ani zmienić diety, ani
osiągnąć tego, co było dla mnie ważne, co propagowano w tym nowym, zdrowym stylu życia. I wtedy jej życie nie było tylko takim pasmem niepowodzeń, bo tutaj efekt jojo, tutaj jeszcze taki brak wiary w siebie, brak miłości do samej siebie, bo nie udało mi się, jestem słaba, do niczego się nie nadaję, aż doszło do całkowitej depresji. Czyli wycieńczony organizm i do tego jeszcze naturalnie energie mroku tylko czekały na taką ofiarę i zaczęły się przyczepiać wszelkiego rodzaju wampiry energetyczne, jak wisienki na torcie. I wtedy koleżanka powiedziała do Ewy, czy ty może znasz Marię Bucardi? Napisz do niej, zamów sobie termin, konsultację, może ci pomoże, może ci doradzi w jakiś magiczny, cudowny sposób. I Ewa napisała do mnie. I wiesz, co było przyczyną tego wszystkiego? Zbytnia radykalność, zbytnia ekstremalność. A wystarczyło uspokoić wszystko w sobie, połączyć się z energią wyższą, w tej ciszy, spokoju, połączyć się z własnym sercem, zapytać to serce, czego pragnie. I to serce powiedziałoby jej, Ewuniu, czego pragnę, byś była zdrowa, szczęśliwa, wesoła, sprawna, zgrabna, by twoje ciało było świątynią duszy, byś mogła się realizować we wszystkich dziedzinach. I gdyby Ewa posłuchała tego wewnętrznego głosu, to nie wybrałaby diety cud, jakiejś modnej, aktualnie szerzonej przez różnych wpływających influencerów internetowych czy innych, gazetowych, telewizyjnych, tylko słuchając tego wewnętrznego głosu, zaczęłaby świadomie, krok po kroku zmieniać dietę. Na więcej warzyw, więcej owoców, więcej rzeczy lekkich, świeżych, jak czarna pantera. I zwiększyłaby troszeczkę ruch, może troszeczkę jazdy na rowerze, może troszeczkę biegania, a może wędrówki na łonie natury. I tak krok po kroku wprowadziłaby ten balans, bo wcześniej było niezdrowe odżywianie, całkowity brak ruchu i przeszła w tą ekstremalność, czyli głodówki i maksymalny ruch 7 razy w tygodniu. I to jest naturalne, że to jest tak jak szala w wadze. Jeżeli tutaj naciskamy, to biegnie do góry. Jeżeli tutaj naciskamy, to spada w dół, a to biegnie do góry. I tak stało się w życiu Ewy. Gdyby jednak poszła delikatnie, mniej ekstremalnie, mniej fanatycznie, to z radością i lekkością osiągnęłaby to, co osiągnęła w tym momencie. Po naszej konsultacji, po naszych spotkaniach, powolutku usunęła to, co ekstremalne, czyli objadanie się słodyczami, całkowity brak ruchu i powolutku zaczęła wprowadzać tą harmonię, czyli pracuję tyle odpoczywam, tyle śpię, jem troszeczkę tego, troszeczkę tego, troszeczkę tego, słucham mojego wewnętrznego głosu, ruszam się nie ekstremalnie 7 razy w tygodniu, ale może codziennie po 15 minut. To jest najlepszy przykład, jak uniknąć ekstremalności. Bo jeżeli idziemy...